Niemal 115 tysięcy złotych w postaci stypendiów i nagród trafiło do rąk zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w różnych dyscyplinach sportu, do ich szkoleniowców oraz do innych osób, których działalność owocuje sukcesami młodych zawodników. Na skutek kwietniowej decyzji radnych na piłkarzy i trenerów WIGIER miasto wyłożyło 8 razy tyle. Spotkanie futbolistów z prezydentem odbyło się oddzielnie, tydzień wcześniej. Wśród stypendystów odbierających nagrody w czwartek znaleźli się pływacy, karatecy i badmintoniści. Dostali stypendia od 250 do 700 zł w zależności od osiągnięć, jakie uzyskali w 2017 roku. Łączna roczna wartość stypendiów przyznanych 10 zawodnikom to niecałe 50 tysięcy złotych. 20 zawodnikom przyznano nagrody. Jednorazowa wypłata w najwyższej wysokości 5 tysięcy złotych. Zasłużenie trafiła do Joanny Mendak za Wicemistrzostwo Świata w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 50 metrów. Przyznano 11 nagród specjalnych, w tym za medale w pierwszej lidze piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2016-17, medale w Mistrzostwach Polski w modelarstwie lotniczym i w warcabach. Wśród nagrodzonych byli również szachiści, dziesięcioboista, bokser. Zawodnicy otrzymali od 600 do 1200 zł. Łącznie miasto wypłaciło im nieco ponad 21 tysięcy. Spośród trenerów najwyższą mistrzowską nagrodę otrzymał Edward Detz, szkoleniowiec Joanny Mendak, współautor jej sukcesu w Meksyku. Prezydent docenił również Marka Krejpcio, którego zawodnicy przywożą do Suwałk cenne trofea z mistrzostw Polski i Europy. Łącznie nagrodzono 11 trenerów. 7 nagród i 2 wyróżnienia trafiły do rąk działaczy sportowych. Mimo tak długiej listy laureatów sportowych nagród i stypendiów, za niepokojące uznał prezydent coraz słabsze wyniki osiągane przez naszych sportowców. Ten sam niepokój wyraziła również Jadwiga Olbryś z suwalskiego ratusza. Niestety martwi nas fakt, że od 4 lat wyniki w sporcie młodzieżowym suwalskim spadają. Mają tendencję zniżkową. Jeszcze w 2013 roku mieliśmy ponad 500 punktów w systemie sportu młodzieżowego. Dzisiaj nie osiągamy tych punktów 400. Kolejne stypendia trafiły też do rąk 23 zawodników i trenerów w WIGIER. Tyle, że były to znacznie wyższe kwoty. W kwietniu dostali łącznie 130 tysięcy złotych, a zgodnie z niedawną uchwałą Rady Miejskiej kolejne dodatkowe wsparcie. Łącznie w 2018 roku miasto wypłaci zawodnikom i trenerom około 1 000 000 zł.